Witamy was wszystkich w dzisiejszym unboxingu. Prezentujemy dla was buty Adidas F50 Adi Zero, wersja skórzana z Mi Coach. Przyszły dzisiaj. Co do opakowania, bardzo fajne, wielkie. Rozmiar 42,2. Cena, jak możecie zauważyć, 250 euro, ale były one przecenione. Teraz wam pokażę mój rachunek. Ok, otwieramy. Buty. Rachuneczek. Tutaj, jak może widzicie, 175 euro. Akurat trafiło się dosyć taniej. W oryginalnym Adidasie sklepie kosztują 220 euro, więc jest to dosyć duża różnica, 50 euro do przodu. Jakieś ulotki, bez sensu. Buciki, zaraz wyciągniemy. Mi Coach. No i odstawiamy pudełko. Mi Coachem zaraz się zajmiemy. Do samych butów. Jak już mówiłem, wersja skórzana, moim zdaniem lepsza, ale dlaczego, to opowiem wam w następnym filmie. Teraz nie chcę nic porównywać, tylko do samych butów. Podeszwa bardzo twarda, pomimo tego, że buty są bardzo lekkie, ważą około 150 gram, więc praktycznie na nodze się ich nie czuje. Wersja skórzana bardzo fajnie dopasowuje się do nogi, tu nie ma takich wgłębień. Buty bardzo wysokiej jakości, no już sama cena o tym mówi. Co tu możemy jeszcze powiedzieć? Usztywniona kostka. No, bardzo fajne wykonanie. Super bardzo. No, oczywiście w buty są, wersja skórzana się nazywa, nie całe są ze skóry, oczywiście to jest plastik. Tutaj oczywiście też. To jest tak po prostu, część jest wykonana ze skóry, oczywiście lepiej się będzie czuć piłkę oraz będzie wygodniejsze, bardziej dopasowywać się nogi. Tu mamy typ FG, czyli jest to na zwykłą trawę. Tutaj wersja na Mi Coach wchodzi do środka. Jest to lewa noga. Wyciągniemy papiery. Mamy wejście. Może widzicie. W środku Mi Coach chodzi bardzo fajnie. Ok, tu są jeszcze wkładki do butów. Zobaczymy, jak się będzie w nich grał. Mam zamiar dzisiaj jeszcze wypróbować je. Prawy but, nie nic ciekawego, on nie ma wejścia na Mi Coach. Wkładki, wszystko nowe, nie ma ściemy. Sobie to włożymy. Teraz Mi Coach. Pierwszy raz się z tym zderzam. Nie mam niestety iPhone'a ani iPad, dlatego będziemy go używać przez komputer. Jak to się otwiera? Ok, mamy. Oczywiście jakieś ulotki. Adidas Speed Cell. Akurat będzie pasować do piłki. Już mamy Speed Cella. No i tutaj sam Mi Coach, nie? Wychodzimy. Kurczę, nie chcę wejść. Dobra, tu mamy wejście do komputera. Tutaj jest Adidas Mi Coach. A tutaj wejście bardzo zbyteczne, jeśli chodzi o mnie. Jest to do iPhone'a, do iPada. Co kto ma? Sam Mi Coach. Jak niektórzy nie wiedzą, Mi Coach polega na tym, że praktycznie testuje buty, nie testuje buty, może testuje nasze umiejętności, ile przebiegliśmy, ile razy biegliśmy sprintem, jaka jest średnia naszej prędkości, średnia dystans. Bardzo fajna sprawa, tylko z tego względu kupiłem te buty, ponieważ jest tam właśnie dodany Mi Coach. No nic, to chyba byłoby wszystko.